Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dziś przychodzę do Was z nieco lżejszym tematycznie opowiadaniem w stosunku do historii, którą przedstawiłem w zeszłym tygodniu. Zresztą nie spotkała się ona z tak wielkim zainteresowaniem, jak się spodziewałem. Tym razem chciałbym Wam opowiedzieć o błędzie nawigacyjnym, który spowodował, że załoga naddźwiękowego bombowca radzieckiego pomyliła Teheran z Kurskiem. Zapraszam. ’83 roku w ZSRR doszło do jednego z najdziwniejszych błędów nawigacyjnych w historii lotnictwa wojskowego. W jego wyniku załoga radzieckiego bombowca ponaddźwiękowego Tu-22K pomyliła irański Teheran z radzieckim Kurskiem. Biorąc pod uwagę fakt, że wydarzyło się to w trakcie trwającej wojny iracko-irańskiej, konsekwencje tej pomyłki mogły być bardzo poważne. Radziecki 203 Pułk Ciężkich Bombowców miał przez lata doskonałą opinię. Zasłużył się podczas nalotów dalekiego zasięgu w trakcie II wojny światowej, dzięki czemu później zaczął być wyposażany w najnowocześniejsze radzieckie konstrukcje lotnicze. Brał udział w wymagających misjach. Z czasem jednak jego reputacja popsuła się i jednostka stała się obiektem żartów w całej radzieckiej armii. Ich przyczyna była prozaiczna. W 1962 roku pułk jako pierwszy wyposażono w ponaddźwiękowe bombowce Tu-22K. W samolocie system wentylacji kabiny załogi oparty był na układzie schładzającym gorące powietrze doprowadzane z silników. Wykorzystywano w nim mieszankę wody destylowanej i alkoholu etylowego. Początkowo dowództwo przymykało oko na konsumpcję pewnych ilości chłodziwa przez członków załóg i obsługi naziemnej. Szybko jednak okazało się, że ten niepisany przywilej jest oczywiście nadużywany. Wydatnie pogorszył się stan zdrowia, a co za tym idzie gotowości bojowej załóg. Pociągnęło to za sobą szereg incydentów. Najpoważniejszym z nich było uderzenie lądującego bombowca Tu-22K w pociąg przewożący żywe kurczaki. Po tym wypadku jednostkę nieoficjalnie przezwano Pułkiem Kurczaków. Na marzec 1983 roku zaplanowane zostały, zakrojone na szeroką skalę, manewry Udar 83. W ćwiczeniach wziąć miało udział 7 pułków ciężkich bombowców, w tym również 203 pułk, wchodzący w skład 22 Dywizji Lotniczej dowodzonej przez generała Gennadija Nestirova. W trakcie realizacji postawionego przed nimi zadania bombowce wystartowały z lotniska w Baranowiczach i pomyślnie wykonały symulowany atak na bazę lotniczą nieprzyjaciela. Maszyny wylądowały na lotnisku w mieście Mozdok, gdzie załogi przypuszczały, że ćwiczenia zostały zakończone. Tak się jednak nie stało. Zastępca głównodowodzącego sił powietrznych ZSRR, generał Aleksander Jefimow, wprowadził do nich uzupełnienie i rozkazał, żeby bombowce przeprowadziły jeszcze jedną, tym razem nocną operację uderzeniową na pozorowany nieprzyjacielski lotniskowiec na Morzu Kaspijskim. W pokoju odpraw przed startem atmosfera była bardzo napięta. Z Moskwy przybyło bowiem wielu starszych oficerów, którzy mieli oceniać w trakcie ćwiczeń załogi, jak również działania dowództw poszczególnych jednostek. W związku z tym omawianie nocnego zadania odbyło się w stresujących warunkach. Ze względu na fakt, że ciężkie bombowce łatwiej startowały pod wiatr, przyjęto, że samoloty wystartują w kierunku zachodnim, z którego w tamtym momencie stale on wiał. Ta informacja została odnotowana przez wszystkie załogi w planach lotu. Była kluczowa, gdyż na jej podstawie nawigatorzy musieli wyliczyć określony kurs. Jednak na krótko przed startem założenia operacji zmodyfikowano ze względu na zmianę warunków pogodowych. Załogom przekazano, że mają startować w kierunku wschodnim,
a nawigatorzy mają zaktualizować swoje systemy, tworząc odpowiednią ortodromę, czyli najkrótszą trasę po łuku na powierzchni kuli ziemskiej do celu. Tutaj dygresja. W nawigacyjnym systemie ortodromicznym, będącym na wyposażeniu bombowców Tu-22, punkt docelowy stawał się nominalnym biegunem północnym, więc jeśli samolot poruszał się wzdłuż wyznaczonej trasy, kurs ortodromiczny zawsze wynosił 0 stopni. Dopiero na podstawie tej linii nawigator obliczał w stopniach kurs dla każdego punktu lotu, a także lądowania. Wsparciem dla niego był oczywiście również kurs magnetyczny i wszystkie odczyty z przyrządów rejestrowane już podczas samego lotu. Wspomniana zmiana kursu w planowanych ćwiczeniach została uwzględniona przez prawie wszystkie załogi. Wyjątkiem był samolot numer 63, pilotowany przez majora Michaiła Czyżowa. Odpowiedni komunikat został zignorowany zarówno przez dowódcę, jak i jego nawigatora, starszego porucznika Stanisława Drozdeckiego oraz radiooperatora kapitana Wieczysława Mierzlikina. Nie wiadomo, dlaczego informacja nie została przez nich uwzględniona, choć sugeruje się, że mogło dojść do zagłuszenia komunikatu przez odgłos uruchamianego silnika. Bez tej kluczowej wiedzy Czyżow zaczął kołowanie, nie wiedząc, że system nawigacyjny w jego samolocie był ustawiony z błędem aż 180 stopni. Teoretycznie nie powinien być to problem, bo kontroler lotów na lotnisku powinien tą sytuację wychwycić i wstrzymać start. Tyle tylko, że dowodzenie nad całym procesem na ziemi przejął sam generał Niestierow, który zajął miejsce doświadczonego podpułkownika Karpowa. Do tego dowódca 22. Dywizji Lotniczej był w tym momencie pod wpływem alkoholu. Dlatego nikt nawet nie zorientował się, że w nocy 24 marca 1983 roku bombowiec Tu-22K o numerze operacyjnym 63 poleciał w kierunku przeciwnym od zakładanego. Major Czyżow zanotował w dzienniku pokładowym, że start był udany, ale szybko zorientował się, że jego skrzydłowy nie zajął pozycji za nim. Lot odbywał się jednak w całkowitej ciszy radiowej, zatem nie było możliwości wyjaśnienia tej sytuacji. W zasadzie, zaraz po starcie stery przejął autopilot. Przez to uśpiona została czujność pilota i nawigatora, którzy bezkrytycznie zawierzyli automatycznym systemom nawigacyjnym, nieświadomi popełnionego wcześniej kluczowego błędu. Gdy nadszedł w końcu czas na zwrot zgodnie z planem lotu, dowódca postanowił jednak upewnić się, że według jego nawigatora rzeczywiście są na właściwym kursie. Porucznik Drozdecki początkowo miał problem z odpowiedzią, ale po chwili potwierdził kurs. Wątpliwości obu oficerów rozwiały się ostatecznie, gdy po chwili zobaczyli pierwszy duży punkt orientacyjny w postaci Neft Daslari w Baku. Czyżowa zdziwiło, że miasto będące jedną ze stolic Republik Radzieckich wydawało się tak małe, ale odczyty się zgadzały. Poza tym nie byli świadomi, że tak naprawdę ich samolot nie znajdował się nad Baku, a nad rosyjskim miastem Ijejsk. Oba miasta położone są w mniej więcej tej samej odległości od lotniska, tyle że w przeciwnych kierunkach. Co więcej, półwysep, na którym znajduje się Ijejsk, wygląda z lotu ptaka, zwłaszcza w nocy, podobnie do półwyspu Aprzerońskiego, na którym położony jest Baku. Inne było jednak morze, bo zamiast Morza Kaspijskiego załoga Tu-22 widziała Morze Azowskie. Co jeszcze dziwniejsze, w tym błędnie określonym przez nawigatora rejonie major Czyżow odnalazł na morzu pozorowany cel, którego tam w ogóle nie powinno być. Oznaczył bowiem przypadkowy statek handlowy i wykonał ćwiczebne odpalenie rakiet. Na tym jednak sekwencja zbiegów okoliczności się nie zakończyła. Według założeń kolejnym miastem w planie lotu miała być Machaczkała i rzeczywiście załoga Tu-22K dostrzegła miasto, z tym że było nim Soczi na wybrzeżu Morza Czarnego. Jego pojawienie się na horyzoncie dodatkowo uspokoiło dowódcę, który w pełni zawierzył umiejętnościom swojego nawigatora. Ewentualnej korekcie błędów nie sprzyjała również niezwykle ciemna noc, przez co trudniej było rozpoznać punkty charakterystyczne w regionie. O godzinie 2 w nocy bombowiec Tu-22K został wykryty przez radzieckie siły obrony powietrznej. Major Czyżow, zachowując ciszę radiową, nie odpowiedział na żadne z wezwań.
Na jego szczęście odczyt z systemu IFF, czyli systemu rozpoznawania stosowanego do określania rodzaju i przynależności państwowej statku powietrznego, wskazywał, że jego maszyna nie jest samolotem nieprzyjacielskim, dlatego Wojska Obrony Powietrznej uznały, że jest to samolot pasażerski. Jego dalszą kontrolę przekierowano do cywilnego ruchu lotniczego. Major Czyżow nadal nie zdawał sobie sprawy, w jakim miejscu się znajduje. Krótko przed godziną 3 w nocy jego maszyna znowu zaczęła zbliżać się do granicy ZSRR, co tym razem spowodowało jednak reakcję radzieckiej obrony przeciwlotniczej. Do jego przechwycenia wysłane zostały 2 myśliwce Su-15 z lotniska w Sajdar. Ich piloci otrzymali rozkaz zestrzelenia niezidentyfikowanego samolotu. Zapewne by się im to udało, gdyby nie kolejny dziwny zbieg okoliczności. Według planu lotu w tym konkretnym momencie radiooperator bombowca miał aktywować elektroniczne systemy maskujące. Po ich włączeniu maszyna zniknęła z radarów zaskoczonej obrony przeciwlotniczej. W tym czasie Tu-22K znajdował się już na kursie w kierunku Iranu. Pechowa załoga znalazła się w powietrznej przestrzeni tego kraju i im dalej w jej głąb leciała, tym bardziej meldunki nawigatora Drozdeckiego stawały się niepewne. Zwłaszcza, że zbliżali się do jakiegoś wielkiego miasta, które wyglądało na zdecydowanie za duże w stosunku do znajdującego się w planie lotu Kurska. Majora Czyżowa zdziwiło zwłaszcza to, że właściwie wszędzie rozciągały się góry, a Kursk leży przecież na białoruskich równinach. Nie mógł zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Mimo to nadal ufając swojemu nawigatorowi, przyjął za dobrą monetę jego meldunek o zbliżaniu się do Kurska, uzupełniony uwagą, że tutaj mieszka jego teściowa. W tym czasie w dowództwie sił powietrznych ZSRR również próbowano już ustalić, gdzie znajduje się zaginiona maszyna numer 63. Major Czyżow wraz z załogą znaleźli się w ogromnym niebezpieczeństwie, naruszając przestrzeń powietrzną Iranu. Wynikało to z faktu, że Irak wykorzystywał w trwającej z nim wojnie również bombowce Tu-22 zakupione w ZSRR. Dowódca poprosił w końcu kapitana Meżlikina o użycie systemu geolokalizacyjnego Komet, który nie był co prawda zbyt precyzyjny, ale w tym konkretnym przypadku pozwoliłby na ocenę sytuacji. Działał on w ten sposób, że wysyłał sygnał radiowy do stacji naziemnych na terenie ZSRR i na podstawie otrzymanych z nich odpowiedzi określał przybliżoną lokalizację. Meżlikin widział, że jego sygnał dociera do stacji bazowych, ale nie otrzymywał na niego sygnałów zwrotnych. Działo się tak, ponieważ oficer dyżurny koordynujący obsługę stacji blokował wysyłanie przez nie odpowiedzi. Sygnał z samolotu Czyżowa przychodził bowiem z obszaru Iranu, więc interpretował go jako przypuszczalną prowokację. W międzyczasie nawigator Tu-22 zameldował, że bombowiec zbliża się do bazy w Baranowiczach. W rzeczywistości nadal znajdował się nad terytorium Iranu, zbliżając się do miasta Maszhad. Wciąż widząc góry, major Czyżow nie miał absolutnie pojęcia, gdzie rzeczywiście może się znajdować, więc zastanawiał się, czy jego samolot nie zboczył przypadkiem w rejon masywu Karpat. Przerwał ciszę radiową i rozpoczął zatem wywoływanie bazy lotniczej Styryj, ale nikt nie odpowiadał. Krótko po tym major już poważnie zaniepokoił się, gdy zobaczył, że bezpośrednio przed nim zaczyna się wschód słońca. Wiedział bowiem, że gdyby leciał według planu, czyli na zachód, nie mógłby go ujrzeć w taki sposób. Major Czyżow podjął błyskawiczną decyzję i skierował maszynę na północ, mając nadzieję, że w ten sposób doleci nad obszar Związku Radzieckiego. Tutaj jednak pojawił się kolejny problem. Bombowiec był w powietrzu już ponad 3 godziny i zaczynało brakować mu paliwa. Wtedy dowódca desperacko zaczął wzywać pomocy na otwartym kanale radiowym. Ku jego zaskoczeniu na wołanie odpowiedział kontroler lotów z bazy Mary 2 w Turkmenistanie, która oczywiście nie znajdowała się w planie lotu. Co prawda baza ta nie była dostosowana do obsługi dużych bombowców, ale nie było już możliwości, by lecieć dalej. Ilość paliwa pozwalała już tylko na jedno podejście i szczęśliwie dla załogi Czyżowa udało im się wylądować za pierwszym razem. Wyższe dowództwo sił powietrznych ZSRR było poważnie zaniepokojone zaistniałym incydentem i żądało wyjaśnień. Rozpoczęto szeroko zakrojone śledztwo, które już wstępnie potwierdziło,
że jego przyczyną był nieprawidłowo wyznaczony przez nawigatora kurs. Nie ustalono jednak przyczyny popełnienia przez niego błędu. Zastanawiano się również, dlaczego major Czyżow, który był bardzo doświadczonym pilotem, zawierzył wyłącznie meldunkom swojego nawigatora i nie zweryfikował ich samodzielnie. Dotychczas nie ustalono również, dlaczego na wejście bombowca w przestrzeń powietrzną Iranu nie zareagowała tamtejsza obrona przeciwlotnicza. Według jednej z koncepcji uwaga Irańczyków została rozproszona przez trwające w ich kraju w tym czasie trzęsienie ziemi. Byłoby to więc kolejny niezwykły zbieg okoliczności w tej historii. Dlatego irańskie służby dyplomatyczne początkowo w ogóle nie zareagowały na zaistniały incydent. Nieświadomi Sowieci, zamiast przemilczeć całą sprawę, postanowili w oficjalnym komunikacie przeprosić Iran. Był to błąd dyplomatyczny. Wbrew swoim intencjom, w odpowiedzi otrzymali bardzo agresywną notę protestacyjną z Teheranu. Zaniedbania, których dopuściła się załoga bombowca, ale również wojskowa kontrola powietrzna, musiały zostać oczywiście odpowiednio ukarane. Kilkuset oficerów i podoficerów otrzymało nagany, zostało przeniesionych lub zwolnionych ze służby. Karę poniósł niezasłużenie również wspomniany wcześniej podpułkownik Walerii Karpow, którego od dowodzenia kontrolą lotów na lotnisku w Mozdoku odsunął w tamtym momencie pijany generał Niestierow. Dowódca 22. Dywizji Powietrznej przedstawił jednak swoją kłamliwą wersję wydarzeń, którą komisja śledcza uwzględniła w raporcie końcowym. Sam major Czyżow w obliczu zaistniałych okoliczności został oskarżony o zdradę, szpiegostwo i próbę porwania samolotu. Komisja śledcza w toku swoich ustaleń oddaliła jednak owe zarzuty. Mimo to wpłynęły one dewastująco na zdrowie majora Czyżowa. Zmarł w wieku 35 lat podczas operacji wrzodów żołądka. Natomiast główny sprawca całego zdarzenia, nawigator porucznik Drozdecki, nie został postawiony w stan oskarżenia ani wydalony ze służby w siłach powietrznych ZSRR. Musiał mieć wysoko postawionych protektorów, bo mimo kolejnych popełnianych błędów zawsze znajdowało się dla niego następne stanowisko. Jego brak umiejętności był już wcześniej powszechnie znany i dlatego do feralnego lotu mogłoby nigdy nie dojść, gdyby wcześniejsza prośba głównego nawigatora 203 pułku o przeniesienie porucznika Drozdeckiego do mniej wymagających zadań została zawczasu zatwierdzona. Tak się jednak nie stało. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.